ochrabia ręce, podnosząc do góry. Dobre, miałem przeczucie, że lubił te mury. Choć nie wiedziałem, że w nich taki skarb się mieści. Tyle scen dramatycznych i tyle powieści. Skoro zamek mych przodków soplicą zagrabię, ciebie osadzę w tych murach, jak mego opór grabię. Twoja opowieść gerwazy zajęła mi mocno. Dziś mnie nie przywitł. Godzinę nocną, drapowany płaszczem, siadłbym na ruinach, a ty byś mi o krwawych rozpowiadał czynach. Szkoda, że masz niewielki dar opowiadania. Nieraz takie słyszałem i czytam podania w Anglii i w Szkocji i każdy zamek lordów w Niemczech, każdy dwór grafów był teatrem mordów. W każdej dawnej, szlachetnej, potężnej rodzinie jest wieść o jakimś krwawym lub zdradzieckim czynie, po którym zemsta spływa na dziedziców w spadku. W Polsce pierwszy raz słyszę o takim wypadku. Czuję, jak we mnie mężny chleb orzeszków płynie. Wiem, co mnie na sławie i mojej rodzinie. Tak! Muszę zerwać wszelkie z soplicą układy, choćby do pistoletu przyszło lub do szpady. Honor każe, żeby ruszył uroczystym krokiem. A gerwazy szedł z tyłu. Milczeniu głębokim. Przed bramą stanął hrabia, sam do siebie gadał. Oglądając na zamek, prędko na koń wsiadał, brak samotną rozmowę, kończąc roztargniony. Szkoda. Soplica stary, nie ma żony lub córki pięknej, której ubóstwiałbym wdzięki, kochając i nie mogąc otrzymać jej ręki. Nowa by się w powieści zrobiła za miłość. Tu serce, tam powinność, tu zemsta, tam miłość. Tak szepcąc spiął ostrogi, koń leciał do dworu, gdy z drugiej strony jeźdźcy wyjeżdżali z boru. Hrabia lubił myślistwo. Ledwie strzelców zoczył, zapomniawszy o wszystkim, prosto ku nim skoczył, mijając bramę, ogród, płoty, gdy w zawrocie obejrzał się i konia zatrzymał przy płocie.